Cześć, witam Cię piłkarzu bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o suplemencie diety, jakim jest beta-alanina. Zanim opowiem Ci, jak ta beta-alanina działa, podam Ci kilka suchych, ale mimo tego ciekawych faktów. Przy stałej suplementacji, według badań, Twoja wytrzymałość może wzrosnąć nawet o 20-30%, a Twoja siła ogólna może wzrosnąć o nawet 30%. Co to znaczy? Dłużej biegasz, szybciej biegasz i mniej się męczysz. Dlaczego tak się dzieje? Otóż suplementacja beta-alaniną zwiększa poziom karnozyny w Twoich mięśniach. Jakby karnozyna, można powiedzieć metaforycznie, to jest taki olej dla Twoich mięśni. Jeżeli dobrze naoliwisz te mięśnie, no to będą lepiej pracować. I właśnie ta karnozyna przekłada się na pracę Twoich mięśni. Im jest jej więcej, tym lepiej Twoje mięśnie będą pracować. Warto wspomnieć tutaj, że karnozyna jest dostępna w naturalnych składnikach, pokarmach, produktach spożywczych, jak mięso. Mięso czerwone, ale aby uzyskać 1 gram karnozyny, musiałbyś zjeść kilo czerwonego mięsa. No chyba, że jesteś Arnold Schwarzenegger, nie wiem, czy on tyle je, no to niestety będziesz musiał sięgnąć po ten magiczny proszek. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o beta-alaninie, zapraszam Cię do przeczytania artykułu na moim blogu. Dlaczego stosuję beta-alaninę? Otóż przy okresach, przy sesjach treningowych o wysokiej intensywności, jak przy treningach o charakterze beztlenowym, czyli na ponad 100% Twojej wydolności ogólnej, wytwarza się kwas mlekowy w mięśniach. Co przekłada się na zakwasy? To właśnie dlatego mówimy, że zakwasy, bo mięśnie się zakwaszają przez właśnie ten kwas mlekowy. I karnozyna właśnie pomaga usunąć ten kwas mlekowy. Co to daje? Otóż weźmy sobie taką normalną sesję treningową. Kardio. Interwały. Bez beta-alaniny ciężko Ci skończyć tą sesję treningową. Po sesji czujesz się zmęczony, bolą Cię nogi. W ogóle czujesz, że na drugi dzień będziesz miał zakwasy, także tyłka nie podniesiesz z łóżka. I weźmy tą samą sesję treningową, ale na 30 minut przed jej rozpoczęciem bierzesz 3 gramy beta-alaniny. 3 do 5 gramów, zależnie jaki jesteś szeroki. I po tej suplementacji nie dość, że uda Ci się wykonać w pełni sesję treningową interwałów, to dodatkowo na drugi dzień te zakwasy, które będziesz miał, będą znikome do tego stopnia, że będziesz mógł wykonać trening techniczny lub taktyczny na boisku. Więc jak dla mnie, uważam, że jako piłkarz, jako sportowiec przede wszystkim, uważam, że beta-alanina jest naprawdę świetnym suplementem. Jeżeli chodzi o jej dawkowanie, to jak już mówiłem, 3 do 5 gramów. Stosować należy, no tak, cyklicznie. Tutaj pozdrowienia dla mojego wujka Piotra, który właśnie powiedział mi, dlaczego warto to stosować i ogólnie polecił mi ten suplement. Stosowanie więc cyklicznie. Co to znaczy? Robisz miesiąc suplementacji i potem robisz 2 tygodnie, miesiąc przerwy, tak? Dajmy na to, że masz miesiąc treningów naprawdę takich, wiesz, przygotowawczych, żeby potem mieć trochę kardio, a potem masz sesje treningowe tylko polegające na taktyce, na technice, na ogólnie grze zespołowej. I właśnie w takich okresach, tych przygotowawczych, warto zastosować tą beta-alaninę. Dobra. To by było na tyle. Jeżeli chcesz iść dalej, mam dla Ciebie do zaoferowania plany treningowe. Wystarczy, że klikniesz w link w opisie i dostaniesz darmowy tygodniowy plan treningowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam Cię na bloga treningpiłkarzy.com. Tutaj Cię zostawiam, piłkarzu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Motywacja, determinacja, ciężka praca. Idziemy do przodu razem. Trzymaj się, piłkarzu. Cześć.